Wielki Brat w sieci. Zobacz więcej. bb5.tv.pl. Witam, Wielki Misiu. No mały. No mały Misiu jest. Słuchaj, chciałem cię jako faceta hardkorowego spytać, która z tych panienek jest najfajniejsza? Ja mam kłopot z imionami. Aha, ale poznajesz, ta jedna ma sztuczne na przykład piersi. No nie jestem pewien, bo jest... Znaczy ma sztuczne na pewno, ja wiem. Tak? Nie sprawdzałem, ale wiem. Nie, no to tak wygląda, bo trochę za chuda jest na takie bidonce. I powiem ci od razu, że możesz tam po cichu powiedzieć Millerowi, w sensie Bojsikowi, że ona nie da rady. Znaczy, ja ją pytałem, czy ten eksperyment by przeszedł naukowy, bo Miller nigdy też nie dotykał. I że ona nie, ona się nie zgodzi. No chyba, że tam podziałacie jakoś we dwójkę. Przez, kurde, 10 dni, że ona się nie garnęła do kuchni, a dzisiaj 6 dziewczyn pomaga, nie? No i każdy się pyta, Piotr, co mam zrobić? Piotr, ja mogę obrać ziemniaki? No to gratuluję sukcesu, gratuluję sukcesu. Dobrze. Ale jak to zrobiłeś? Masz jakiś patent na to, czy co? Nie, no... Dziewczyny są naprawdę miłe, no... Co tu wiem? Fajnie, no. No dobrze. Piotr, powiesz mi wreszcie, która jest najfajniejsza, czy nie? Przecież Magda nie ogląda. A, nie, nie, Magda może oglądać, bo... Co? Bardzo fajnie. Magdę bardzo lubię. Magdę? Mhm. Jeszcze blondynka. Lubię tą dziewczynę... No? Angela? Angela. Angelika? Angelika. To taki wybrałeś, kurde, z ciała nie najbardziej kozackie. Ale za to są bardzo fajne. Czyli mówisz, że Magda i Angelika. No, najładniejsza chyba jest Sylwia. Poczekaj, najładniejsza kto? Najładniejsza jest Sylwia. Sylwia. No, czyli macie z Millerem tutaj bardzo podobne gusta. Jeszcze... Czekaj, jak ona ma na imię? Dobra, zapomniałem. Czarny włosek też. Z taką, powiedz, zawsze tak chodzi z zapiętą dupą. Daniela! Daniela, no. Daniela, dobrze. Ale nie mój typ do końca, nie? Tak nie, wiesz. Nie twój typ, dobrze. No, jakoś tam ogarniemy to. Słuchaj, a powiedz, co ty dzisiaj w ogóle przygotowujesz, bo nie, wiesz, no, kangura nie ma... I Wielki Brat się super spisał, dlatego że zrobiliśmy dzisiaj taką kuchnię bardzo międzynarodową. Mhm. Nie wiem, jak to zrobił. Zamówiłem australijskie zwierzęta i jest pierś ze strusia emu. I do tego mamy udziec kangurzy. To wszystko robię w sosie pleśniowym. Ziemniaki mamy, wiesz z jakiego kraju są ziemniaki, nie? Z jakiego kontynentu? Z Ameryki Południowej, prawda? Cudownie. No i mamy peruwiańskie ziemniaki, takie małe, bardzo fajne. Zrobimy pire. Był jeden Turek i przyniósł ogórek, także zrobimy do tego jeszcze cacyki. Czy macie coś z Tadżykistanu, bo to mój ulubiony kraj? Macie coś z Tadżykistanu, bo to mój ulubiony kraj? A wiesz co mamy? Mamy z Kolumbii, mamy przyprawy. No ale z Tadżykistanu! Z Tadżykistanu też mamy. No dobrze. Wino. Dobrze. Kwasopodobny napój. No właśnie, wiesz, z czego się składa wino tadżykistańskie? No oczywiście. Dobrze, okej, Piotr, wracaj, dzięki, na razie. Pozdrawiam. Wielki Brat w sieci. Zobacz więcej. bb5.tv.pl